Hej, cześć, witajcie, z tej strony Slin. Na początku filmu chcę powiedzieć, że od tego tygodnia ruszamy z nowym harmonogramem, w którym to nasza trójka, czyli ja, ten od montażu oraz Piki, tworzymy filmy samodzielnie. Dzięki temu nasze filmy staną się lepsze jakościowo, ponieważ będziemy mieli więcej czasu na stworzenie ich, a w dodatku będą się one pojawiać częściej. No to takie małe informacje, a teraz zapraszam już na odcinek o nadziei polskiej sceny League of Legends, czyli Team Kinguin. Mamany, oj, ale jest paszcza, proszę bardzo, być może będzie już nie żył i jest merzblad. I na dolnej alei też, więc w takim razie widzimy koniec gry, no i zobaczmy tą radość, Tabasco. Tabasco tutaj przede wszystkim wiedział, że to był ciężki mecz dla niego musiał ponieść. Początek powstawania teamu Kinguin możemy określić na początek września roku 2016, kiedy to najwybitniejszy polski trener, Adrian Hatchewidera, zapowiedział projekt, który miał na celu stworzenie najsilniejszej biało-czerwonej formacji, która byłaby w stanie reprezentować nasz naród na międzynarodowych rozgrywkach. Wszyscy wybrani zostali podzieleni na 4 drużyny oraz na 2 subteamy. Nie brakowało w nich gwiazd takich jak Woolight, Overpaw czy też Niku. Po wielu dogłębnych analizach i paru miesiącach ciężkiej pracy, ostatecznie Hachi zdecydował się na zespół, który roboczo został nazwany Team One w składzie. Delort na supporcie, Woolight na dekery, Sebex na midzie, Tabasco na dżungli oraz Ibisto na topie. Dużo mówiono o tym, że Legia Warszawa będzie chciała przygarnąć zawodników z Team One. Były to jednak tylko głupie plotki, które parę tygodni później zostały rozwiane. Nie wszystko było jednak usane różami, albowiem 14 listopada 2016 roku okazało się, że Woolight dostał lepszą ofertę od Baskonia Esports i od tamtej pory Paweł grał w lidze hiszpańskiej. Hachi oficjalnie ogłosił, że Team One rozpadł się. Ludzie byli strasznie zawiedzeni, ponieważ czuli, że być może była to ostatnia szansa na dobrą polską drużynę w międzynarodowym środowisku. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze i 28 listopada 2016 roku Team Kinguin przejął pod swoje skrzydła zawodników Team One wraz z Woolightem, który po dostaniu tej oferty wrócił do naszego polskiego zespołu. Na tę chwilę drużyna walczy o dostanie się na prestiżowy turniej Challenger Series, a w ogólnym rozrachunku udało im się jak na razie wygrać 12 meczów pod rząd, nie przegrywając jeszcze ani jednego pojedynku. Po przedstawieniu jak się sprawy miały, czas na małą prezentację zawodników oraz trenera zespołu Team Kinguin. Paweł Delort Szabla urodził się 11 kwietnia 1995 roku. Przede wszystkim kojarzony jest z jego gry dla Team Rock, często również był analitykiem na różnych polskich turniejach. Posiadał on też bardzo sporą widownię na platformie Twitch TV. Z pewnością był jednym z najpopularniejszych streamerów w Polsce. Paweł jednak, jak to podkreśla, woli być profesjonalnym graczem, aniżeli streamerem. Delort wcześniej już brał udział w innym projekcie, który był tworzony przez Wedziego. Wówczas Paweł grał dla Illuminar Honor Gaming, lecz niestety nie udało im się dojść do Challenger Series. Nie, troluje ten typ. Kurwa! Kurwa! Kurwiłem się, cały dzień kurwa się staram, cały dzień napierdalam i kurwa nic. Pierdolę to jebane solo, kurwa. Paweł Woolight Pruski. Na obecną chwilę najlepszy AD Carry w Polsce. Jego początki kariery w LoLu sięgają połowy roku 2012. Paweł prezentował organizacje takie jak Rokat, Copenhagen Wolves czy też Daniel Esports. Na pewno jest on pewnym punktem drużyny, który swoją agresywną grą nieraz robi dużą przewagę dla swojego zespołu. Sebastian Sebek Smejkal urodził się 19 listopada 1995 roku. Jego największym sukcesem jest jak na razie gra dla koncernu Mousesports. Na pewno posiada wielki potencjał, a o wejście do drużyny Kinguin powalczył m.in. z Overpowem i Nikiem, którzy grali już w LCS. Wydarł im jednak miejsce w tym zespole sprzed nosa. Wojciech Tabasco Cruza urodził się w roku 1995, 16 listopada. Według mnie najsilniejszy punkt drużyny Team Kinguin, który przez ostatni rok zrobił ogromny krok naprzód. Jego ulubionymi bohaterami są Lee Sin oraz Elise. Wojtek grał dla organizacji takich jak Daniel Esports czy też Reason Gaming. Na pewno w walce o Challenger Series Tabasco będzie ważnym ogniwem w zespole. Marcin Ibisto Lebuda. Urodzony został 8 marca 1997 roku. Największa niewiadoma pingwinów. Jednak przez ostatnie 12 wygranych meczy Marcin pokazał, że jest w stanie wygrać pojedynek z każdym, nawet najgroźniejszym rywalem. Obecnie nie osiągnął zbyt dużo na scenie esportowej, ale wierzymy, że z tą drużyną wejdzie na sam szczyt. Adrian Hatchewidera. Nie trzeba chyba specjalnie przedstawiać tego człowieka, bez wątpienia jeden z najlepszych polskich trenerów w historii. Jego niesamowicie profesjonalne i poważne podejście do sportu przyczyniło się do tego, że mamy polską drużynę na miarę Challenger Series. Największym osiągnięciem w karierze Adriana było prowadzenie tureckiego zespołu Supermassive, którego wyprowadził bardzo wysoko na scenie międzynarodowej. Jak potoczą się losy Team Kinguin, tego dowiemy się już niebawem.
Także w tym odcinku to już na tyle. Oczywiście jak zawsze zapraszam Was na naszego fanpage'a, grupę na Facebooku oraz grupę na Steamie. Następny odcinek będzie od naszego montażysty, także wyczekujcie. Ja już się z Wami żegnam. Na razie.